A teraz to, na co wszyscy czekaliście, czyli odpowiedzi na najbardziej negatywne komentarze na temat drzew tlenowych. Obalamy mity. Obalmy te mity. Sadzenie drzew w miastach popieram, ale do cholery, czemu te paskudne tak zwane drzewa tlenowe? Dlaczego nie nasze, rodzime, piękne, przystosowane do lokalnych warunków gatunki? Słuchajcie, jestem tak samo jak i wy, proekologiczny. Pamiętajmy, że nasze rodzime gatunki nie mają tak szybkiego przyrostu, jak nasze drzewa tlenowe, kiwi. Jedno drzewo w przeciągu kilku lat rośnie do około 5 metrów. Żadne nasze rodzime drzewo nie ma takiego przyrostu. Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ żadne nasze rodzime gatunek nie rośnie tak szybko. Jeżeli chcemy zacienić, czy żeby drzewo nam wyrosło w 6 lat, jedyną odpowiedzią jest kiwi. To jest paskudne, śmieciowe drzewo, które żadnej funkcji klimatyzatora nie spełnia. Moi drodzy, piękno jest pojęciem względnym. Dla mnie ta roślina jest przepiękna. Drugi powie, że nie. Myślę, że tutaj nie ma większego znaczenia. Ważniejsze jest to, że duże liście pochłaniają do 10 razy więcej śladu węglowego oraz dwutlenku węgla niż nasze rodzime drzewa. Pojęcie piękna jest względne. Jeżeli mówimy o klimatyzatorze, spójrzmy na jego liście. Nie ma opcji, by przy tak wielkich liściach dochodzących do metra kwadratowego drzewo nie filtrowało olbrzymiej ilości dwutlenku węgla. Sadzonka drzewa tlenowego kosztuje w hurcie około 10-12 zł za sztukę, więc po zakupie 1000 sadzonek prawie 30 tysięcy zostanie im w kieszeni. Na ekologii zawsze dobrze się zarabia. Oczywiście możemy spotkać się z sadzonkami po 10 zł, lecz trzeba uważać na ich pochodzenie, żebyśmy nie zrobili sobie takiego problemu jak ze sprowadzeniem chociażby barszczu sosowskiego, który niekontrolowanie rozmnażał nam się na terenie Polski. Więc kupujmy tylko certyfikowane i sprawdzone sadzonki z laboratorium. Słuchajcie, moi drodzy, nie wiem skąd ta cena. Są dostępne na rynku polskim, nie chcę reklamować portali aukcyjnych, sadzonki, które są samosiejkami. Ja nie mówię, że to coś złego, aczkolwiek nie mamy tam żadnych badań przeprowadzonych. One żyją swoim życiem. Takie sadzonki nie mają gwarancji przyrostu takiego, jakie my dajemy na nasze sadzonki. Nasze sadzonki są produkowane w warunkach laboratoryjnych. Są bezpłodne, one się same nie rozsiewają. Mamy całą kontrolę nad procesem ich wzrostu. Dodatkowo mamy badania, które gwarantują nam wysoką jakość późniejszego drewna i ten wzrost, że po 6 latach drzewo rośnie do 16 metrów. Drzewa co roku wymarzają i wciąż mają średnio 1 metr w wysokości. Latem wspaniałe, wielkie liście, przyrost po prawie 2 metry, a po zimie znowu zaczynają od zera. To prawda, że drzewa wytrzymują zimę, ale niestety mróz je uszkadza. Słuchajcie, ogólna informacja o drzewach tlenowych jest taka, że drzewa nie są mrozoodporne. Słuchajcie, ja mogę Wam się z tym zgodzić, ponieważ drzewa, które często słyszymy od naszych partnerów biznesowych, którzy na próbę kupowali sadzonki, rzeczywiście nie przeżywają zimy. Aczkolwiek nie wrzucajmy wszystko do jednego kosza. Sadzonki, które my prezentujemy, mają mrozoodporność i są wynalazkiem, dzięki któremu przez kilkanaście lat były prowadzone doświadczenia. Sadzonka Nordmax 21, która jest widoczna za mną, przeżywa spokojnie w warunkach polskich i jest to przetestowane w podobnym klimacie tuż za naszą zachodnią granicę we wschodnich Niemczech. Sadzonki mają tam już po kilkanaście lat i już były po pierwszych ścinkach. Drzewo dalej rośnie, ma się dobrze. Czemu nie w Polsce? Co do mrozoodporności krążą już legendy. Oczywiście trzeba uważać na to, co kupujemy. Dlatego tak ważną rzeczą jest wybranie odpowiedniej sadzonki, odpowiedniej hybrydy drzewa tlenowego. Uważajmy na hiszpańskie krzyżówki. Moją propozycją jest Nordmax 21, który jest najbardziej mrozoodporną krzyżówką, która powstała na świecie. Drzewo jest mało odporne na mrozy. Wyjaławia ziemię, potrzebuje mnóstwo wody. Jeżeli chodzi natomiast o wyjaławianie gleby, która uprawa nie wyjaławia gleby? Tak naprawdę wszystko musimy nawozić i po kilku latach każda gleba po każdej uprawie jest wyjałowiona, tak? Bo oczywiście tutaj
nie przesadzajmy z tym, że nie wiem, doszczętnie zniszczymy pole, na którym są zasadzone drzewa. Również istnieje możliwość zakończenia plantacji w każdej chwili tak naprawdę, czyli też ten mit o korzeniach. Są na to sposoby, my wiemy jak to robić. Każda uprawa potrzebuje zasilenia w składniki, dlatego nasze plantacje drzew również nawozimy, by właśnie ziemia nie została wyjałowiona. Co do wyjałowiania gleby, oczywiście drzewo potrzebuje zasilania, dlatego układamy plany nawożenia dla każdej plantacji. Każda roślina potrzebuje składników odżywczych, więc to nie jest niczym dziwnym. Drzewa tak, ale rodzime gatunki nie tylko dadzą tlen, ale przyczynią się do zachowania bioróżnorodności. Drzewo tlenowe, nasza sadzonka Kiri, posiada korzeń palowy. Korzeń palowy dzięki temu, jak sama nazwa, idzie w dół. Nie ingeruje w uprawy, które mamy sąsiadujące. I co jest najważniejsze, w warunkach laboratoryjnych podczas tworzenia drzewa są, nasze drzewa są bezpłodne. Nie rozsiewają się samoistnie. Mamy pełną kontrolę nad całym procesem wzrostu drzewa. Nasze drzewa przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności, wręcz jej zwiększenia, a dodatkowo chronią nasze rodzime gatunki przed wycięciem, ponieważ po 6 latach mamy pełnowartościowy surowiec. Drzewo tlenowe potrzebuje bardzo dużo wody, która jest drogocennym surowcem, dlatego drzewa tego typu nie są ekologiczne. Na piachach zapotrzebowanie w wodę będzie oczywiście trochę większe niżeli na czarnoziemach, więc stąd biorą się te różnice i mity, że drzewo tlenowe potrzebuje hektolitry wody. Sosna czy topola będzie również potrzebowała bardzo duże ilości wody, więc drzewo tlenowe nie jest żadnym wyjątkiem. Jeden duży liść wchłonie tyle samo dwutlenku węgla, co więcej małych liści o tej samej powierzchni, więc nie jest lepsze od naszych drzew. Drzewa Kiri mają liście, które dochodzą do metra kwadratowego, dzięki czemu pochłaniają 2 razy tyle dwutlenku węgla, co nasze rodzime gatunki. Dodatkowo, przeprowadzając proces fotosyntezy C4, absorbują 2 razy takie ilości atomów węgla. Stąd nasze 10-letnie drzewa Kiri pochłaniają około 700 kg dwutlenku węgla z naszej atmosfery. Fundacja Pozytywni CO2 zorganizowała zrzutkę 1000 drzew tlenowych dla Krakowa. Pomóżmy miastu Kraków osiągnąć wymarzony cel w byciu neutralnym klimatycznie. Link znajdziecie poniżej, a my liczymy na Waszą pomoc.